Witam. Dziś opowiem co nieco o systemie Turbo Star, który jest stosowany w kosiarkach marki Sabo. System ten jest dla osób, które mają problem z dokładnym napełnianiem kosza w kosiarkach, z dokładnym zbieraniem trawy. System ten składa się, on mieści się właśnie tutaj w tym miejscu. Składa się on z wentylatora oraz takiej osłony dookoła tego wentylatora oraz zazwyczaj jeszcze z właśnie bardzo solidnego noża z dużymi łopatkami. System ten to po prostu wentylator, który kręci się razem z nożem i wałem korbowym i podczas pracy silnika wentylator ten, on tutaj ma ujście tego powietrza, podczas pracy wentylator ten wtłacza nam dodatkowe powietrze do kosza i to powietrze sprzyja temu, że kosiarka znacznie lepiej nabija kosz. Powietrze to dopycha nam trawę w koszu, tworzy znacznie silniejszy strumień, przez co te kosiarki rewelacyjnie zbierają trawę, zarówno mokrą, liście, jakieś przeleżałe liście, nawet drobne patyczki. System ten jest stosowany zazwyczaj w kosiarkach Sabo. Dawniej były próby stosowania systemu, oczywiście tam pod innym nazewnictwem, w kosiarkach Honda, Solo. Obecnie jest on stosowany cały czas pod tą samą nazwą Turbo Star w kosiarkach Sabo oraz w pochodnych produkcjach John Deere, gdyż firmy te obecnie bardzo blisko współpracują. Tak wygląda ten system rozmontowany. Właśnie tutaj jest ten kożuch, on jest przykręcany do kosiarki, a w niego wchodzi wentylator. Ten wentylator jest z innej kosiarki, z Hondy, ale no nieistotne, wentylator jak wentylator. I ten wentylator ciasno wchodzi tutaj w to miejsce. Kręcąc się, tak jak widać, powietrze z tego wentylatora wylatuje właśnie w tym miejscu i jest ono skierowane właśnie w stronę kosza. Tutaj mamy to na przykładzie większej kosiarki o szerokości 53 cm na silniku Kawasaki. Tutaj mamy mniejszą kosiarkę o szerokości roboczej 43 cm. Tutaj jeszcze dodam oznaczenie Turbo Star, mieści się tutaj w tym miejscu. Na tablicy znamionowej mamy napis Turbo Star z taką gwiazdką. W tej kosiarce wygląda on właściwie tak samo, może jest nieco mniejszy, ale to samo. Tutaj o, akurat widać troszeczkę inaczej, że ten kożuch nie jest plastikowy dokręcany do obudowy, tylko to jest po prostu fragment obudowy, taki odlew aluminiowy. I ten wentylator mieści się po prostu w środku, tutaj widać tak samo. Strumień powietrza kieruje nam powietrze wraz z trawą w stronę kosza. Dodatkowe zalety tego systemu, otóż system ten jest zawsze łączony z dużym nożem, z nożem, który również ma bardzo solidne żeberka. Ja tutaj porównam nóż z takiej kosiarki Sabo, tutaj mam troszeczkę dwa przyrzewiałe egzemplarze. To jest wyprofilowany nóż właśnie z takiej kosiarki Sabo. Mocno wyprofilowana ta łopatka na końcu, która mimo, że jest wentylator, jeszcze troszeczkę ta łopatka nam tworzy większy strumień powietrza. A tu standardowy nóż z kosiarki mulczującej, z takiej kosiarki wielofunkcyjnej. Ta łopatka tutaj w tym miejscu jest bardzo delikatnie wyprofilowana. Tworzy mały strumień powietrza, mały strumień wiatru, przez co no właśnie takie kosiarki nadają się tylko do suchej trawy. Jeśli trawa jest mokra, wyrzut nam się zapycha. Dodatkowe poboczne zalety tego produktu są też takie, że nóż jest tutaj montowany na takich podkładkach ślizgowych. To wszystko nie jest montowany nóż na sztywno. On jest na takich podkładkach, które ściskają po prostu ten nóż i w momencie na przykład uderzenia nożem, nóż może się uślizgnąć na tych podkładkach. On nie jest tak właśnie, że na sztywno do wału, przez co skrzywienie wału w kosiarce z tym systemem jest znacznie, znacznie mniejsze prawdopodobieństwo na to, że ten nóż skrzywimy. Czy jeszcze kolejną rzeczą, która idzie w parze z tym systemem, otóż no, system ten gdzieś musi po prostu ciągnąć powietrze, które wtłacza do tego kosza. Zasysając to powietrze, ono zasysa nam ciepłe powietrze również z miski olejowej, które w jakimś tam stopniu chłodzi również silnik od spodu. Wiadomo, główne chłodzenie silnika i tak jest niezbędne na kole magnesowym, jednak zawsze to jakiś dodatkowy plus, zawsze to jakieś dodatkowe chłodzenie, które z pewnością odrobinkę przedłuża żywotność samego silnika, jeśli wspomagane jest jego chłodzenie. No tutaj również mieści się, w tym miejscu zasysa po prostu wentylator to powietrze. System ten zazwyczaj jeszcze idzie w parze ze wskaźnikiem napełnienia kosza, tak zwanym turbo signal. Wskaźnik ten, jeśli kosz jest pusty, po prostu wiatr podnosi nam kosz i podnosi nam ten materiał tak do góry, co sygnalizuje nam, że kosz jest pusty, że wiatr sobie swobodnie tutaj przepływa, zgodnie tutaj właśnie też z tymi ilustracjami. Jeśli kosz jest napełniony, nie przepływa powietrze przez kosz i materiał ten opada, co sygnalizuje nam, że kosz jest napełniony. W praktyce nie ma lepszego rozwiązania, które umożliwiałoby dokładniejsze napełnianie kosza. To jest najlepszy pomysł, najlepszy sposób, najlepszy nóż z wyprofilowanymi łopatkami nie zrobi takiej roboty niż właśnie ten wentylator. Jeśli chodzi o usterki, czy zdarzają się usterki tego systemu? No jak widać tutaj wszystko, cała obudowa kosiarki jest aluminiowa, a na środku ten element jest plastikowy. W tamtej kosiarce jest aluminiowy i mimo wszystko potrafi się on uszkodzić. Co prawda tutaj jakieś przeszkody, drobne kamyczki czy coś pod wpływem ruchu odśrodkowego, czy jak to się
tam fachowo w fizyce nazywa, zazwyczaj wędrują po tej zewnętrznej części obudowy, ale zdarza się, że gdzieś uszkodzimy jakimś kamyczkiem, choć zazwyczaj rzadko, ten plastikowy element. No i właśnie pojawiają się takie uszkodzenia mechaniczne, jak właśnie w tym miejscu. Wyłamany fragment, teraz to powietrze połowicznie wylatuje w tym miejscu, zamiast w przystosowanym miejscu tutaj z tej strony. Sam wentylator również potrafi się uszkodzić. Często stare wentylatory w koszarkach Sabo po ponad 20 latach zaczynają po prostu wskutek starzenia tego plastiku pękać od środka. I zaczynają się powoli ślizgać, a w późniejszym czasie potrafi je nawet rozerwać, jeśli koszarka dostanie jakiś podwyższonych obrotów. Jeśli za mocno podniesie obroty, wentylator ten potrafi się rozerwać. Spotkałem się z przypadkami, dwa razy mi się już taki wentylator rozerwał. Jakich jeszcze wad tego systemu? Otóż bardzo ciężko się przez to dostać do tego, aby zdjąć silnik. Często po prostu musimy użyć klucza pneumatycznego, aby odkręcić tą śrubę, gdyż jeśli złapiemy za nóż i odkręcamy tą śrubę, nóż będzie się ślizgał na tych podkładkach, no i nie będziemy w stanie odkręcić tej śruby. Też raczej rzadko to się zdarza, ale zdarza się, jeśli te podkładki są już wyślizgane, dlatego trzeba to odkręcać kluczem pneumatycznym. No i sam wentylator często, nóż zdejmuje się lekko, ale sam wentylator jest ciężej zdjąć, wszystkie te podkładki, jeśli to rozbierzemy i tam jest tych podkładek około 10, ciężko czasem poskładać to w odpowiedniej kolejności, aby system ten działał, jest to dość skomplikowane. No i po prostu zdjęcie tego wszystkiego, aby dostać się do tego, żeby zdjąć silnik, jest dość utrudnione. Nie polecam również tego systemu osobom, które mają trawnik na piaszczystym podłożu i ten trawnik jest bardzo rzadki, taki leśny trawnik czy coś podobnego, gdyż system ten bardzo kurzy. No, powietrze, które wtłaczane jest do kosza, wznieca bardzo dużą ilość pyłu. Jeśli trawnik jest gęsty, niepiaszczysty, takiego kurzu nie będziemy wzniecać. Nowsze kosiarki Sabo posiadają funkcję mulczowania trawnika, jednak no właściwie to jest bardziej wada kosiarek Sabo. Jeśli chcemy mulczować trawnik, należy wymienić cały nóż, zdemontować ten wentylator, co jest bardzo czasochłonne, gdyż po prostu ten nóż nie nadaje się kompletnie do funkcji mulczowania. On będzie bardzo niedokładnie tą trawę rozdrabniał, ponieważ on skupia się na tym i cały wentylator i nóż, żeby tą trawę wrzucać do kosza, a nie po prostu ją tam kilkukrotnie mielić. Z tego co wiem, nikt inny nie stosuje obecnie w obecnie produkowanych kosiarkach tego systemu. Czy da się ten system domontować do innej kosiarki? No cóż, w praktyce Polak potrafi, wszystko da się zrobić, jednak jest to bardzo, bardzo trudny proces i może nie przynieść takiego efektu, jakiego oczekujemy. No otóż właśnie musi być przykręcona ta cała osłona tego wentylatora, musi być przykręcona centralnie. Jeśli przykręcimy ją troszeczkę z boku, z tej lub z tej strony, wentylator będzie nam przycierać, no a tu nie są standardowe mocowania pod silnik. Tutaj jest to troszeczkę inne, no i to musi idealnie dolegać, aby nam wentylator nie łapał lewego powietrza, także to jest trudne. No i samo zamontowanie specjalnego noża, odpowiedniej piasty, na której jest zamocowany wentylator. Moim zdaniem nie warto się na coś takiego nastawiać, nawet jeśli ktoś ma części do kosiarki, jeśli ktoś ma kosiarkę Sabo na części. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Samemu nigdy czegoś takiego nie próbowałem, ale nawet gdybym chciał, myślę, że byłby to bardzo trudny proces i naprawdę w niewielkiej ilości kosiarek udałoby się coś takiego zamontować. Dlatego jeśli ktoś ma problem z kosiarką, która źle zbiera trawę, no radziłbym po prostu zakupić kosiarkę Sabo z fabrycznie tym zestawem. Czy w razie uszkodzenia da się dokupić te części? Otóż tak, części do kosiarek Sabo są dostępne. Również z tego co pamiętam, na serwisie Allegro można zakupić sam pojedynczy ten element, czy wentylator, czy też nóż. Nie są to jakieś drogie pieniądze. Komplet z wentylatorem, myślę, że coś około 80 zł kosztuje, a tak jak mówię, no zdarzają się przypadki fizycznego uszkodzenia, ale kosiarki Sabo są również bardzo trwałe. Często to się po prostu zdarza w kosiarkach, które mają już ponad 15 lat. Dziękuję zatem za oglądanie. Teraz przedstawiam krótki test pracy tego systemu. Zapraszam do obejrzenia innych moich produkcji i subskrybowania kanału. Dziękuję. W tym miejscu widać trawnik, który przed chwilą kosiłem właśnie kosiarką Sabo z tym systemem. Tak wyglądał trawnik, a więc liście, które leżą tutaj od jesieni z zeszłego roku. Tak zostały wszystkie te liście, jakieś drobne gałązki wyzbierane. Tak jak właśnie teraz widać. Teraz pokażę, jak kosz tej kosiarce jest napełniony, jak jest nabity. Cały wyrzut jest zapchany. Tutaj nawet po otworzeniu tego kosza widać, że kosz jest całkowicie pełny. Kosiłem dość szybko, dość zgrabnie. Tutaj ta kosiarka jest nieduża, ten kosz jest mały. A mogłem zrobić właściwie próby tamtym większym silnikiem, żeby nie było, że coś kłamie. Tutaj widać właśnie te liście, które zostały zebrane. Tutaj można by natrafić jeszcze na jakieś gałązki. Dodam, że kosiarką z tym systemem nie kosi się w żaden sposób inaczej. Tego systemu nie trzeba serwisować w jakiś szczególny sposób. A jak widać, efekt jest naprawdę powalający. Tak jak mówiłem, tutaj jesienne liście. Ta trawa jest jeszcze wilgotna, gdyż są to poranne godziny. A mimo wszystko kosiarka nie zapychała się przy połowie kosza. Naprawdę sprawnie to wszystko zebrała. Kosiarka ta jesiennymi porami nadaje się również idealnie do tego, żeby zbierać liście, nawet takie sypkie, takie świeżo, które opadły z drzew. Myślę zatem, że to wszystko. Dziękuję.